Witamy w kolejnym odcinku Domowego Laboratorium Korona Wiedzy. Dzisiaj zaprezentujemy tęczę ze skittlesów, można też zrobić z M&M'sów. Do tego będą nam potrzebne, jeśli robimy, chcemy różne rodzaje tęczy, no to ile rodzajów tęczy, takie będziemy, tyle talerzyków potrzebujemy. Talerze muszą być białe, ciepła woda w jakimś pojemniku, no i oczywiście nasze skittlesy albo M&M's. I robimy. Układamy skittlesy na talerzu w zależności od tego, jaki chcemy uzyskać kolory tęczy. Koleżanka będzie robiła po dwa skittlesy obok siebie. Ja z kolei zrobię takimi ćwiartkami. Może mi się uda. Proszę zwrócić uwagę teraz, wlewamy ciepłą dobrze wodę. Bardzo ciepłą wodę wlewamy, tak tylko, żeby troszeczkę do połowy zakryła skittlesy albo M&M'sy i zobaczcie, co się robi. Puszcza kolor z cukierków i zwróćcie uwagę, tu u pani Eli są po dwa poukładane. Zobaczcie, jak się ładnie miesza, taka tęcza kolorowa się robi, a tu jest po 5. Zobaczcie, jak idzie kolor, jak powolutku kolory się łączą. Zobaczcie, idą z tych kolorowych cukierków i do środka dołączają się. W ten sposób możecie zrobić w zaciszu domowym własną tęczę. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.